Dzień dobry, cześć. Witajcie znowu na YouTubie dobrerowery.pl i witajcie przy okazji kolejnego odcinka z cyklu, który Wam się chyba spodobał, czyli z cyklu drogie versus tanie. Przypominam, że w tym cyklu rozmawiamy sobie o tym, jakie są główne różnice pomiędzy produktami z tego samego segmentu, które są tańsze i droższe. I podsumowujemy sobie to, czy zawsze, albo czy w ogóle jest tak, że płacąc więcej za dany produkt, zawsze zyskujemy więcej. Dzisiaj kolejny temat z tego cyklu i dzisiaj lecimy sobie z porównaniem tanich i drogich opon. Czym się różnią, co zyskujemy kupując drogie opony i kto w ogóle powinien tak naprawdę wybierać opony droższe. Zacznijmy od tego, że opony, niezależnie od tego, że różnią się typem roweru, do którego je przeznaczamy, czyli opony do rowerów górskich, opony do rowerów szosowych, opony gravelowe, trekkingowe, opony miejskie i wszystkie inne typy, tak naprawdę różnią się też pewnymi parametrami, które w znaczący sposób wpływają na ich cenę, na ich charakterystykę i na ich pewne właściwości, czyli to, ile opony kosztują, tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, do jakiego roweru są przeznaczone, bo możecie kupić zarówno drogie, jak i tanie opony do rowerów górskich, jak i do rowerów miejskich i pewnie byście się byli w stanie naprawdę zdziwić, jak drogie potrafią być opony do rowerów miejskich czy trekkingowych, podczas gdy wcale nie są to rowery, które traktujemy jako rowery sportowe. Jednak tak naprawdę różnice leżą w szczegółach i te szczegóły sprawiają, że opony zyskują na pewnych parametrach. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o cenę opon, to opony droższe zyskują przede wszystkim na trzech parametrach. Pierwszym parametrem jest waga. Zwykle jest tak, że opona im lżejsza, tym jest oponą droższą. Z drugiej strony mamy wytrzymałość, czyli pewne specyficzne typy opon posiadają różne dodatki, jak wkładki antyprzebiciowe, inne struktury materiału, które sprawiają, że opona jest trudniejsza do przebicia, a tym samym są oponami droższymi. I z trzeciej strony pozostaje nam rodzaj zastosowanej mieszanki gumy. Mieszanka gumy sprawia, że opona jest bardziej przyczepna, ale na przykład mniej odporna na ścieranie. I każda zmiana tego parametru oczywiście niesie ze sobą konsekwencje w postaci zmiany innych parametrów, więc to są trzy podstawowe rzeczy, które wpływają nam na cenę opony, na jej właściwości. I warto jeszcze też sobie powiedzieć o jednej rzeczy, że opony z grubsza, wszystkie typy opon różnią się, jeżeli chodzi o zastosowaną w nich stopkę, bo mamy opony, które są oponami zwijanymi i opony, które są oponami z tak zwanym drutem, oponami drucianymi. Chodzi po prostu o rodzaj materiału zastosowanego w stopce opony, który sprawia, że opona jest lżejsza i tym samym daje się zwijać. Łatwo je takie opony odróżnić po tym, że w sklepach często są po prostu w pudełkach i są zwinięte. No i opony z drucianą stopką, czyli opony, które nie pozwalają na zwijanie, są oponami bardziej ciężkimi, bardziej topornymi. To też wpływa na cenę opony. Ale teraz przejdźmy do tych parametrów, o których mówiłem po kolei, czyli zacznijmy od wagi opony. Oczywiście w przypadku opon zwłaszcza szosowych, opon gravelowych, opon MTB, czyli opon przeznaczonych do rowerów szosowych, rowerów sportowych, powiedzmy sobie w ten sposób, to opona im lżejsza, tym jest oponą droższą. Waga ma bardzo duże znaczenie, ponieważ waga opony wpływa na wagę masy rotowanej w rowerze, a masa rotowana jest tą, która tak naprawdę jako pierwsza wpływa nam nasze wrażenia, jeżeli chodzi o dynamikę roweru, czyli tak naprawdę odchudzając nasz rower, najszybciej odczujemy różnicę w wadze właśnie odchudzając koła i opony. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że oczywiście opona lżejsza to jest bardzo często opona mniej wytrzymała i paradoksalnie taka lekka, wypasiona opona wyścigowa, czy to szosowa, czy MTB może być mniej wytrzymała niż prymitywna, ciężka opona za 30 czy 40 kilka złotych. Tak naprawdę jest. Często jeżeli na tego typu rowerach, na tego typu oponach jeździcie, to się o tym przekonujecie, że opony sportowe, wyczynowe, opony lekkie są oponami, które są szybsze. Często bardziej precyzyjnie wykonane, ale ich odporność na przebicia wcale nie jest lepsza niż opon tanich i takich masywnych. Kolejnym tak naprawdę aspektem, kolejnym szczegółem technicznym opon, który wpływa na cenę, jest zastosowanie różnego rodzaju wkładek antyprzebiciowych. Tak naprawdę też możemy mówić o tego typu elementach we wszystkich typach opon, aczkolwiek chyba najbardziej na wkładki antyprzebiciowe zwracają uwagę osoby jeżdżące na rowerach trekkingowych, miejskich i w turystyce. Wszędzie tam, gdzie pokonujemy bardzo duże dystanse i gdzie zmiana dętki jest największym kłopotem, więc tutaj wkładki antyprzebiciowe przede wszystkim znajdziemy w oponach właśnie takich przeznaczonych do turystyki, tudzież w rowerach miejskich. Opona z wkładką antyprzebiciową będzie oponą ciężką, natomiast na jej wyższą cenę będzie miała wpływ właśnie obecność wkładki, która utrudnia
przebicie. Warto też pamiętać, że opony z wkładką antyprzebiciową wcale nie są absolutnie nieprzebijalne. Je się w końcu też da przebić, aczkolwiek jest to w porównaniu z taką cienką, zwykłą oponą nieco bardziej utrudnione. Kolejnym aspektem, o którym mówiłem na początku, jest rodzaj zastosowanej mieszanki gumy. Bardzo ważna sprawa. Dotyczy tak naprawdę wszystkich typów opon, ale przede wszystkim spotkamy się z tym w przypadku opon do rowerów górskich. Większa mieszanka gumy to lepsza przyczepność, ale to też oczywiście większa ścieralność, czyli bardzo miękkie opony, takie z mieszanką gumy na przykład 40A albo nawet jeszcze bardziej miękkie, będą miały bardzo dobrą przyczepność, natomiast będą się szybko ścierały, więc to jest kolejny aspekt, który sprawia, że opona jest droższa, a przy tym wszystkim jest mniej odporna na zużycie, po prostu będzie się zużywała szybciej, zwłaszcza jeżeli będziemy ją stosowali w warunkach, które to ścieranie przyspieszają. Czyli na przykład zamiast jeździć w terenie, będziemy na oponie MTB pokonywali długie odcinki na trasach asfaltowych i po prostu na dojazdach. Oczywiście na samym początku to, o czym wspomnieliśmy, czyli kwestia tego, czy jest stopka druciana, czy jest stopka zwiana. Również opony ze stopką drucianą są zwykle tańsze. Opony, które pojawiają się ze stopką drucianą, są zwykle bardzo, bardzo podstawowe modele opon. Większość tych sportowych opon, czy szosowych, czy MTB będzie już oponami zwijanymi i tutaj dużego wyboru nie będzie. Czyli raczej nie da się kupić zaawansowanych opon sportowych ze stopką drucianą. Praktycznie nawet nie raczej, tylko w ogóle się tego typu opon kupić nie da. Jak widzicie, cena opon ma swoje odzwierciedlenie w różnych parametrach, natomiast nie zawsze jest to wytrzymałość. Warto brać to pod uwagę. Bardzo, bardzo często o to pytacie, czy kupując lepszą, lżejszą oponę zyskujemy też na wytrzymałości. Bardzo często tak wcale nie jest, więc jeżeli potrzebujecie po prostu opony do jazdy, nie macie żadnych specjalnych wymagań sportowych, zależy Wam po prostu na tym, aby mieć święty spokój, to często jest tak, że te podstawowe, tańsze warianty opon Wam to gwarantują, podczas gdy opony lżejsze, opony z lepszą mieszanką gumy, opony zwijane będą po prostu różniły się parametrami jezdnymi, których może wcale nie docenicie, a stracicie na wytrzymałości opony, na jej odporności, na chociażby rozcięcia i tym podobne aspekty. Więc warto wziąć to pod uwagę, że w przypadku opon rowerowych najczęściej opony droższe to opony lżejsze i gwarantujące lepsze właściwości jezdne, ale przede wszystkim nieodporne na uszkodzenia, jak i zużycie. Z drugiej strony oczywiście też wyróżniamy opony właśnie wspomniane z wkładką, które są droższe, ale paradoksalnie będą cięższe, ale za to będą nam się odwdzięczały większą odpornością. Warto na to zwrócić uwagę, warto wziąć to pod uwagę, kupując opony do swojego roweru, żeby być w pełni zadowolonym z zakupu i żeby nie popełnić błędu i nie kupić opon niedostosowanych do naszych wymagań. Dzięki za uwagę, dzięki za ten odcinek. Wkrótce kolejne odcinki z cyklu tanie versus drogie. Będziemy do tego tematu jeszcze wracali przy okazji różnych innych aspektów. Dzięki, do zobaczenia, cześć.